No, zapytaj mnie jeszcze raz. Tak ci wyjadę tekstem w ryj, że nie wstaniesz. No, dajesz. Masz coś do dodania, Kowalski? Nie, proszę pani. A, znaj łaskę pana. Następnym razem cię zniszczę. Kurde, znowu nie mam kostiumu na WF. No nic, w takim razie znowu lecimy na okres. Piąty raz w miesiącu, ale kto by tam liczył? Do domu, Jezu. Abo chociaż zjarać za schodami. O, Zbrodnia i kara, brzmi super. Pewnie coś a la Gra o Tron. No i karuzela z pierdolenia ruszyła. Dąbrowski? A, trochę z dupy. Dwuja. Barański? Niedostateczny. Znowu. No i fajnie, no i cześć. Warto było, przynajmniej wbiłem golda. Najpierw fejs z zameldowaniem, komentarz pod zdjęciem Baśki, teraz Insta, like. O, tej suce nie dam. Like, też coś wrzucę. Dobra, teraz snap, selfie. O, cyk, proszę. Ja pierniczę. Kiedy ja mam mieć czas na pracę domową? Tak chyba wygląda dorosłość. Jeszcze tylko 2 lata, 3 miesiące, 5 dni, 8 godzin, 27 minut do końca edukacji. Widzimy. Powiedzieć, że dostałem kolejną laskę, czy nie powiedzieć? Powiedzieć, czy nie powiedzieć? Nie powiedzieć. Jeżeli przyjdzie mi tańczyć poloneza z tą frajerką, to Bóg mi świadkiem, że utnę sobie nogi do kolan. No to czas zmienić szkołę. Nie zapytam mnie 5 dni z rzędu. To nawet statystycznie niemożliwe. No to do odpowiedzi może win? Hello darkness, my old friend. No, ciekawe, co było zadane z niemieckiego. Die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird. Das glaube ich und das weiß ich. Gdybym zaczął od informatycznej, potem 102, potem sala 105, schodami w dół i robię półpiętro, potem chemiczna i szatnie, tylko czy ogień zajmie szatnie, to jest pytanie. Ale powinienem zdążyć uciec. No dobrze, słucham, czy ktoś zna odpowiedź? X razy 4, a potem dzielenie z pamięcią pierwiastka w liczniku? Doskonale, Natalia, widać, że uważałaś. Spoko, nawet nie wiem, co powiedziałam. Korki z matmy, korki z fizy. Korki z chemii. Kurwa, niedługo będą korki z życia. Dobra klasa, dobieramy się w grupy. Szybciutko. Umiesz stać? No i będzie jak w grach. Mój team ruskie dzieci, a u reszty Koreańcy z telepatią. Dobra, wykorzystać czy nie wykorzystać? Wykorzystać czy nie wykorzystać? Dobra, wykorzystać. Proszę pani, ja chciałem zgłosić nieprzygotowanie. Rozumiem, to już drugie, Wiktor. A teraz wyciągamy karteczki. Yeah! 4 niedopuszczenie to nic. Nie ma tragedii. Tata się nie wścieknie. Nie ma o co. Wszystko poprawię. No to do małych kroczków. Ciekawe, ile kosztuje bilet do Kanady. Jeżeli tak wygląda edukacja w tym kraju, to popełniłem straszny błąd. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach teksty, które wy mieliście w głowie w czasach szkolnych bądź w obecnych, bo jesteście najczęściej w szkole. A naszym gościem specjalnym była dzisiaj Natalia z kanału Hashtagi, na który was bardzo zapraszam. Linka macie tutaj. Do zobaczenia. Łapka w górę, suby. Woo!